Dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu. Znaczy nie vlogu, tylko w filmie. Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie unboxing. Jak widzicie, już trochę otworzyłam pudełko. Zrobiłam zamówienie na Jungle Boogie. Jungle Boogie, jeżeli ktoś nie wie, jest to taka... No może nie hurtownia, ale sklep z roślinkami internetowy. Kiedyś robiłam też taki film właśnie odnośnie sklepu Zielony Parapet, też stamtąd zamawiałam. Tym razem skusiłam się na Jungle Boogie. Co sobotę oglądam u nich na kanale dostawę tych roślin. No i to kusi. I stwierdziłam, że zamówię. Są tutaj roślinki dla mnie. I są tutaj roślinki też dla mojej mamy. Podzieliłyśmy się też właśnie kwotą przesyłki, bo ona jest dosyć droga. W sensie 18 zł za przesyłkę się płaci. Ja rozumiem, że trzeba to wszystko zapakować, kurierzy i tak dalej, więc rozumiem. Natomiast no jest to trochę dużo, więc fajnie, jeżeli sobie zamawiacie z kimś, żeby się tą kwotą przesyłki podzielić. I tak, chciałam ogólnie rozpakować z wami tą przesyłkę, zobaczyć jak wygląda ich pakowanie, jak wygląda stan roślinek, więc tak, dostajemy taką karteczkę z podziękowaniami. Niech wasza przyjaźń kwitnie. I mamy też paragon. No i trochę tutaj tego wyszło, ale okej. Mamy też wkłady grzejące i mamy tych wkładów dwa z tego co widzę. One są, ten jest dalej ciepły, ten już jest zimny. Ale no fajna sprawa na przykład na zimę. Wiem, że oni bardzo dobrze zabezpieczają właśnie te paczki. No i mamy same roślinki. Roślinki są tutaj w takie rulony pozapakowywane, więc ja je rozpakuję i już wam pokazuję, co zamówiłyśmy. Powiem wam tak, rośliny są naprawdę bardzo dobrze zapakowane i podziwiam te osoby, które pracują w Jungle Boogie, bo naprawdę przy tym jest sporo roboty. Każda roślina jest zapakowana w zasadzie w ten sam sposób, czyli owinięte jest tutaj wszystko albo taką siateczką, albo jakąś folią. Wszystko jest tutaj ładnie zapakowane, oklejone taśmą. Roślina jest przyklejona taśmą właśnie do tych takich papierowych osłonek, zwijana dużo razy, więc ona jest naprawdę tutaj gruba warstwa chroniąca. Także pod tym względem naprawdę jestem zadowolona. No i zaczynamy od roślinek. Ja wam tutaj tak pokażę pokrótce, zrobię wam przebitki, jak te roślinki już będą rozpakowane w całości, bo na razie nie chcę tutaj sypać tą ziemią. W każdym razie, to jest asparagus, z tego co kojarzę. Ja sobie wezmę w ogóle paragon, bo no nie pamiętam jak one się dokładnie nazywają. Ale tak, to jest asparagus, densiflorus. Przepiękny, taki bardzo delikatny okaz. Bodajże jest to paprotka w ogóle. I ona pójdzie do mojej mamy, chciała ją, więc proszę bardzo. Naprawdę bardzo ładna roślinka, fajnie jak się tak rozprostuje, na pewno będzie ładnie się prezentować. Oczywiście jak to paprotki, potrzebujemy tutaj dużej wilgotności, zarówno powietrza, jak i podłoża, także one nie są łatwe w uprawie, ale no po prostu trochę trzeba przy nich więcej chodzić, na zasadzie nawilżania powietrza i tyle w sumie. Jak już idziemy z roślinkami, które są dla mojej mamy, to mamy też Ceropegię Woody. Nie wiem, czy pamiętacie, ja już miałam przygodę z Ceropegią. No niestety u mnie się to skończyło źle, czyli wylądowała w koszu, a tak naprawdę jakieś tam jej odsetki wylądowały w koszu. Niestety się nie przyjęła, bardzo nie lubi przeciągów, przynajmniej z moich obserwacji, więc uważajcie na to. Lubi światło, ale raczej preferowałaby mniej światła właśnie kosztem tego braku przeciągu, bo ja to ją właśnie dałam bliżej okna, ale były też przeciągi, no i wtedy niestety, ale musiałyśmy się pożegnać. W każdym razie Ceropegia Woody jest naprawdę piękna, ale no u mnie jakoś, no nie wiem, też rosła tak bardzo powoli, więc zobaczymy jak będzie u mojej mamy, czy sobie da radę, czy też nie. No i ona jest w takiej malutkiej już osłonce, doniczce 6 cm, więc na pewno trzeba będzie ją też przesadzić. Jeśli chodzi o roślinki dla mnie, to zamówiłam peperomię i to jest peperomia Peppershot. Taka o takich srebrnych liściach, bardzo drobniutka. Ona jest chyba w 7 albo 8 doniczce, więc chyba na razie jej nie będę przesadzać.
Jak coś, to może na jesień. W każdym razie ona, w ogóle peperomie są bardzo kruche. Od tego trzeba zacząć, więc tutaj możliwe, że kilka listków niestety będzie trzeba usunąć w wyniku połamania, no bo jakby nie było, ona była też przyciśnięta do tej osłonki papierowej, więc możliwe, że mogło się coś tutaj połamać, ale to zaraz ocenię, jak już ściągnę sobie tą folię. W każdym razie roślinka jest naprawdę bardzo ładna, słodka, taka malutka, no i mam nadzieję, że będzie mi się powiększać, chociaż peperomie nie są jakimiś wielkimi okazami, nie rosną takie wielkie, to jednak mam nadzieję, że ona trochę urośnie, no bo jednak teraz jest malutka. Wiecie co, chyba was okłamałam, bo tak, ta peperomia, którą wam teraz pokazałam, to była peperomia Napoli. A tą, którą wam teraz pokażę, to jest peperomia Peppershot. Tak. Więc ona jest bardzo drobniutka, bardzo malutka. W doniczce szóstce. Taka zielono-różowa, spod spodu ma różowe liście. Bardzo ładna, no naprawdę ładnie się prezentuje. Mam nadzieję, że będzie rosnąć. Peperomia Peppershot. Taka drobniutka, malutka. I tak, żeby was znowu nie okłamać, jak coś to będą tutaj nazwy, jeszcze wam dam nazwy dokładne, bo na tą chwilę może mi się coś tam mylić. Mam jeszcze dwie paprotki. Tutaj jest Humata Thiermani? No nie wiem, humatka po prostu. I to jest paprotka, która podobno nie jest aż tak bardzo wymagająca w porównaniu do tych klasycznych paprotek. No więc zobaczymy. Chociaż mam na nią inny pomysł niż trzymanie normalnie na wierzchu, ale to się przekonacie w swoim czasie, na razie nic nie mówię. W każdym razie bardzo ładny okaz, niby taka malutka doniczka, chyba jest 8, 10, jakoś tak. Niby malutki okaz, ale już robi wrażenie, bardzo ładna. Naprawdę, bardzo ładna, cieszy oko. Nie wiem jak tam dalej, czy ma te takie korzenie powietrzne, takie wiecie, niezbyt przyjemne, jak dla humatek i dla ogólnie paprotek, bo mają takie owłosione te korzenie powietrzne. Trochę się kojarzą z pająkami, więc dla mnie niezbyt przyjemnie, ale może ktoś lubi, czemu by nie. Tak, Aferko, to by się podoba paprotka? Spoko. Asplenium Crispy i to też jest paprotka już nieco bardziej sztywna, gruba i naprawdę jest sztywna. Te liście w ogóle są jak papier. Bardzo ładna i też mam z nią nieco inne plany niż zostawienie jej na wierzchu. Więc zobaczycie w swoim czasie, wszystko wam pokażę oczywiście. No i co? Ładna, bardzo ładna, naprawdę śliczna jest. W ogóle taki ładny okaz, zdrowy, jakby była sztuczna. Bardzo dobre jakościowo rośliny, przynajmniej na tą chwilę, Aferko. Nie ruszaj tam nic. Bardzo dobre jakościowo rośliny, bardzo dobrze zapakowana paczka. Tak naprawdę nic tutaj, wiecie, nie jest do odrzutu czy do reklamacji, także bardzo się cieszę. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mogą się takie sytuacje zdarzać, bo to jest tylko pakowanie, to jest tylko przewózka i różnie to bywa, natomiast mój kurier, który mi dostarczał tą paczkę, był naprawdę bardzo ostrożny, bo nawet nie słyszałam go pod drzwiami, a zostawiał mi paczkę pod drzwiami. Tutaj na paczce jest ostrożnie nie rzucać, więc bardzo ważna sprawa. Fajnie, fajnie w ogóle dbają o te paczki, także ja jestem bardzo zadowolona. Ceny są dosyć wysokie, jak na sklep, znaczy jak na rośliny ogólnie, ale mam nadzieję, że one się, te ceny się przełożą na jakość i te rośliny naprawdę będą zdrowe, będą pięknie rosnąć i będą takie okazałe, po prostu piękne. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że takie odcinki wam się podobają. Może jakiś kiedyś inny sklep lub kolejny Jungle Boogie lub kolejny zielony parapet, zobaczymy. W każdym razie na razie idę się zająć tymi roślinkami i życzcie mi powodzenia. Trzymajcie się ciepło, buziaki i do zobaczenia.